Dobry wieczór, w środę 21 sierpnia. Rafał Kulik, zapraszam na ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Nie trzeba nikomu tłumaczyć, jak wsiada się do tramwaju. To jak z zakładaniem butów, coś oczywistego. A jednak okazuje się, że nie dla wszystkich. Dowodem jest nagranie z Chorzowa, gdzie jeden z pasażerów postanowił podróżować na dachu. Jakby tramwaj był sceną z filmu akcji. Materiał przygotował Paweł Jędrusik. Tak, po dachu, ale pociągu biegał główny bohater filmu Indiana Jones. A tak, podróżuje na dachu, ale tramwaju w Chorzowie jeden z mieszkańców. Na razie nie wiadomo, kto to dokładnie, bo jego personaliów jeszcze ustalić się nie udało. To wręcz ciężko w jakikolwiek sposób skomentować. Było to szaleństwo, głupota, totalny brak rozsądku. Mieliśmy okazję już przeglądać monitoring z tego tramwaju, bo wszyscy zastanawialiśmy się, w jaki sposób się ten gościu dostał na ten dach. A okazało się, że po prostu przez okno. I o ile przez chwilę można się pośmiać, to tramwajom śląskim do śmiechu wcale nie jest, bo niewiele brakło, a mężczyzna mógł zginąć. Wystarczyło, żeby dotknął trakcji, która ma około 600 V. I mimo, że mężczyzna przejechał tak kilka przystanków, nikt z pasażerów nie zareagował. O pasażerze na dachu motorniczego poinformował dopiero motorniczy z innego tramwaju. W tej chwili policjanci z Chorzowa pracują nad ustaleniem danych personalnych mężczyzny. Wstępnie mówimy tutaj o stworzeniu zagrożenia w ruchu drogowym, natomiast dopiero analiza materiałów wideo z tramwajów śląskich i z miasta pozwoli odpowiednio zakwalifikować całe zdarzenie. W tramwajach śląskich nie przypominają sobie podobnie głupich pomysłów pasażerów. Zdarzało się to, ale to już naprawdę było, można powiedzieć, dziesiątki lat temu. Mieliśmy niestety sytuację, gdzie tam jeden z dzieciaków nam na zderzaku jechał na tramwaju. Taka bezpieczna sytuacja również miała miejsce, ale na dachu przy ostatnich kilkanaście lat na pewno tego zdarzenia nie było. Podróż kaskadera amatora zakończyła się po kilku przystankach, gdy wyłączono napięcie w trakcji. Wtedy mężczyzna uciekł. Nie wiadomo, czy miał bilet, czy może jechał na gapę. Śnięte ryby, tym razem w stawie Cyranka na terenie Parku Zwierzyniec w Pszczynie. Staw administrowany jest przez koło łowieckie. Kontrolę zbiornika przeprowadzili pracownicy Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony Środowiska. Fatima Orlińska. Staw Cyranka w Pszczynie jest administrowany przez tamtejsze koło łowieckie, dlatego w tej sprawie przedstawiciele miasta nie zabierają głosu. O pojawieniu się śniętych ryb jako pierwszy poinformował lokalny portal pszczyński. To po interwencji tamtejszych dziennikarzy na miejscu mieli pojawić się inspektorzy Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska, którzy niezwłocznie pobrali próbki do badań. Stwierdzili faktycznie obecność dość dużej ilości małych ryb i zaobserwowali kilka sztuk dużych. Ten staw jest dzierżawiony przez koło łowieckie Cyranka, które zajmuje się usuwaniem truchłas z wody. Natomiast inspektorzy na miejscu stwierdzili, że woda jest zielonkawa, natomiast nie było na niej żadnego filmu substancji ropopochodnych, nie było także chemicznych zapachów. Pobrali do badań próbę wody. I ta próba została na CITO, czyli na szybko, przebadana pod kątem zawartości tlenu przez Centralne Laboratorium Badawcze GIOŚ i laboratorium stwierdziło, że tlen jest poniżej granicy oznaczalności, to znaczy, że praktycznie wcale w tej wodzie tlenu nie było. Stąd dużym prawdopodobieństwem jest, że przyczyną pomoru ryb była przyducha. Pozostałe parametry zostaną określone dopiero w przyszłym tygodniu, dlatego z ostatecznym jej wskazaniem trzeba jeszcze poczekać. Choć coraz mniej działających kopalń, to Górny Śląsk jeszcze długo pozostanie regionem górniczym. W czasach, gdy coraz głośniej mówi się o zielonej transformacji i zamykaniu kolejnych kopalń, lokalni aktywiści oraz miłośnicy historii nie ustają w wysiłkach, by ożywić pokopalniane tereny i zachować symbole górniczego dziedzictwa. Karolina Komada. Niegdyś używane do wydobycia węgla, teraz stanowią symbol zanikających już kopalni węgla kamiennego. Choć kopalnia Paweł zamknięta została w 1971 roku, to właśnie została przywołana zbiorowej pamięci. Zawsze jest taka tradycja, że jak wyjeżdża ostatnia tona, to ten wagonik gdzieś tam jest zagospodarowywany. No my tu trochę nadrabiamy historii i rzeczywistości, bo tu już kopalnia dawno została zamknięta. Wagonik usytuowany tuż obok stacji biblioteka ma przypominać o historii, choć z nieco inną inicjatywą, ale podobnym celem przychodzą mieszkańcy Bytomia. Aktywiści apelują o zaprzestanie zasypania szybu Ewa. Bytomianie założyli petycję skierowaną do SRK i władz miasta. Cały czas jest problem z tym dziedzictwem pogórniczym w Bytomiu od właściwie trzech dekad, gdzie miasto raczej odwracało się od tego typu obiektów, i w ten sposób trochę zostaliśmy w tyle.
I ludzie widzą, co się dzieje w miastach ościennych, widzą, że władze oto samorządowe zaczynają się tym interesować, no bo oczywiście rewitalizacja to nie jest tani proces, ale potem dając drugie życie takim obiektom, możemy czerpać zwyczajnie z tego zyski. Szyb Ewa wciąż należy do spółki restrukturyzacji kopalń. W momencie, gdy zakończy się jego zasypywanie, miejsce straci walor zjazdu pod ziemię w celach turystycznych. Spółka restrukturyzacji kopalń nie podjęła jeszcze decyzji co do przyszłości wydrążonego szybu. Aktualnie likwidowany jest górniczy wyciąg szybowy. Na ten moment szyb Ewa cały czas pełni istotną rolę w przewietrzaniu wyrobisk połączonych z pompownią centrum przy Łużyckiej. Trwające prace przy szybie Ewa, które można zobaczyć, są związane z planowaną znacznie wcześniej likwidacją części zbędnej infrastruktury. Spółka jest też w trakcie rozmów z władzami miasta o przyszłości szybu Ewa. W przeciwieństwie do sąsiadującego szybu Krystyna, który został sprzedany prywatnemu inwestorowi, szyb Ewa miałby być oddany władzom Bytomia. Tak stało się z terenami po kopalni Wieczorek, które w 2023 roku zostały przekazane Katowicom. W miejsce byłej kopalni powstanie hub gamingowo-technologiczny. Chcemy trochę skorzystać właśnie z tego, jaka atmosfera wykształciła się wokół Katowic, jaka jest rozpoznawalność właśnie w tej dziedzinie e-sportu tego miasta i stworzyć taką przestrzeń też na terenach pokopalnianych, która będzie przestrzenią coworkingową, która będzie przestrzenią biurową, która będzie przestrzenią dużych studiów telewizyjnych po to, aby właśnie zmienić zupełnie oblicze jakby i tej dzielnicy i w ogóle w dużej mierze miasta. Od symbolicznych wagoników po rewitalizację terenów kopalnianych. Niektóre z górnośląskich kopalń cieszą się już drugim życiem. W tym gronie jest na przykład zabytkowa kopalnia Ignacy w Rybniku czy katowicka strefa kultury. Budowa nowego stadionu dla ruchu Chorzów utknęła w martwym punkcie jak statek uwięziony na mieliźnie. Prezydent Chorzowa, próbując wyrwać ten projekt z impasu, zwraca się do ministra sportu. Do swojego apelu dołącza listę podpisów poparcia, na której widnieją nazwiska Jurka Owsiaka i Romana Mietal-Walusia. Paweł Jędrusik. Prezydent Chorzowa o petycji poinformował w mediach społecznościowych. Prosi też ministra sportu Sławomira Nitrasa o spotkanie w sprawie budowy nowego stadionu chorzowskiego ruchu. Na razie odpowiedzi żadnej nie mamy. No liczę na to, że to się zmieni w najbliższych dniach. Staram się różnymi sposobami, żeby minister się zainteresował jednak tym tematem. Zrobiło się to troszeczkę teraz medialne ze względu na to, że petycję podpisał Jurek Owsiak, ale też bardzo wielu innych ludzi kultury, tutaj znanych chorzowian, którzy widzą, że ta potrzeba rzeczywiście jest społeczna. Nie tylko jest to stadion dla ruchu, ale stadion dla całego Chorzowa. Jak już wiadomo, ruch Chorzów swoich meczów na stadionie przy ulicy Cichej rozgrywać nie może. Mecze będziemy przez kolejne lata, 3-4 lata mamy podpisany kontrakt ze Stadionem Śląskim i wszystkie mecze będą rozgrywane na Stadionie Śląskim. W tym okienku jeszcze przez to, że były wcześniej już zaplanowane imprezy na Stadionie Śląskim zakontraktowane, zanim my podpisaliśmy umowę, jest troszeczkę okrojona liczba tych meczów u siebie, troszeczkę poprzerzucane na wiosnę. O dofinansowanie budowy stadionu może być jednak ciężko, bo już w czerwcu minister sportu zapowiadał, że nie będzie finansował stadionów, bo one nie służą powszechnemu sportowi, tylko komercyjnemu. Starostwo powiatowe w Żywcu otworzyło dziś drzwi do Pałacu Habsburgów, ogłaszając przetarg na jego dzierżawę. Zainteresowani mają czas na złożenie swoich propozycji do końca września. Starosta ogłosił, że przyszłemu inwestorowi czynsz zostanie obniżony o połowę z pierwotnych 100 tysięcy złotych. Fatima Orlińska. Do Pałacu Habsburgów w Żywcu, nazywanym często Nowym Zamkiem, znów może powrócić życie. Żywieckie Starostwo Powiatowe po raz kolejny podejmuje próbę wydzierżawienia ogromnego budynku, gdzie jeszcze całkiem niedawno miała powstać szkoła. I choć z poprzednim inwestorem umowa była podpisana, to koszty związane z inwestycją go przerosły. Na to, co mogłoby powstać w kompleksie pałacowym, pomysł mają turyści. Tutaj była szkoła. Technikum drzewne, bo tu moja kuzynka chodziła, ale jeszcze byłyśmy bardzo, bardzo młode i pokazywała mi te strony i teraz, no nie wiem, sądzę, że no ważne, jest puste, szkoda. Ja tu bym się widziała w pięknej restauracji, to tak, to oczywiście, bo lubię takie klimaty. Może współpraca prywatnego dzierżawcy typu gastronomia, coś z częścią naukową, historyczną, może jakiś uniwersytet by się tym zainteresował. Jakiś wydział tutaj posadowić. W takim miejscu studiować to byłoby coś.
Starostwo powiatowe w Żywcu podejmuje kolejną próbę ratowania zabytkowego pałacu nie tylko ze względu na konieczność jego ochrony, ale również z uwagi na koszty, które ponosi z bieżącym utrzymywaniem obiektu. Chociażby te dotyczące samego ogrzewania opiewają na spore kwoty miesięcznie. Według miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w pałacu mogłaby być prowadzona działalność szeroko rozumiana jako kulturalna, usługi gastronomiczne. Budynek może mieć także charakter użyteczności publicznej. Zastosowaliśmy tutaj obniżenie tego czynszu o 50%. To było ponad 100 tysięcy, teraz to jest 58 tysięcy brutto miesięcznie. Od momentu też wyłonienia właśnie dzierżawcy będzie miał dzierżawca pół roku na porozumienie się z konserwatorem, bo wiemy, że ten obiekt jest objęty, mówimy o Nowym Zamku, tutaj ochroną konserwatorską. Do pałacu przynależy również parking. Jednym z warunków dla przyszłego inwestora jest pozostawienie jego 1/3 powierzchni do odpłatnego użytku mieszkańców i turystów. Ponadto po stronie dzierżawcy będzie wykonanie remontu całego kompleksu i prac pielęgnacyjnych, których przeprowadzenie będzie wymagało konsultacji oraz nadzoru wojewódzkiego konserwatora zabytków. Ze względu na skomplikowaną sytuację spadkową Habsburgów, pałac jest mieniem należącym do starostwa. Substancjalnie on musi być utrzymany, ten obiekt raczej, nie? Tam nie można dużych zmian zrobić w sensie takiej funkcjonalności, przypuśćmy zmiana zasięgu pomieszczeń czy coś takiego, wyburzenia ścian, to jest raczej nieprawdopodobne i niemożliwe, no bo tam są bardzo ważne i reprezentacyjne niektóre te pomieszczenia. Przecież sala lustrzana, biały salon i tak dalej, to są wszystko pomieszczenia, które zostały przez właścicieli, właściwie budowniczych tego pałacu jakby uczynione, zrobione. Jeszcze do tego mamy do czynienia z dwojgiem wielkich artystów, akurat małopolskich, tutaj Karol Stryjeński i Franciszek Mączyński, to wielcy architekci z Krakowa. Ja bym nie chciał czegokolwiek naruszyć. Całkowita powierzchnia terenu podlegającego postępowaniu przetargowemu to ponad 5000 m2, z których ponad 4100 to powierzchnia użytkowa. W ramach przetargu ogłoszonego w lipcu tego roku na wydzierżawienie na okres 30 lat działki nie wpłynęła żadna oferta. Otwarcie ofert z bieżącego przetargu nastąpi na początku października. To było ostatnie dziś wydanie Silesia Flash. Zapraszam na kolejne już jutro. Spokojnej nocy, dobranoc.